Mateusz, na początku zapytam was, ciebie chyba spodziewaliście się tutaj znacznie lepszego wyniku niż przegrana w trzech setach. Szczerze mówiąc, jestem bardzo zaskoczony tym wynikiem. Przed meczem na pewno bym nie stawiał takiego pogromu, bo trzeba to tak nazwać. Patrząc na punktację poszczególnych setów do 20, 19, 14 można by rzec, gdy ktoś widzi ten wynik, to jednak mecz bez historii. Uważam, że zasłużone 3 punkty dla Norwidu byli dzisiaj lepsi. Chciałbym zapytać, skuteczność w ataku. Wydaje mi się, że w drugim secie Norwid odpowiadał dokładnie tym samym, co wy go atakowaliście. Na początku, jeżeli były jakieś asy, to częstochowianie też ustrzelali asy. I w drugim secie przede wszystkim, prowadzenie 13-11 wasze. Bardzo fajnie zaczęliście grać na kontrach, graliście blokiem i z tego kontry wyprowadzaliście. Było widać taki zryw w waszej grze, że idziecie do przodu i tam bodajże jeden challenge albo jeden czas całkowicie to odwrócił. No, generalnie z boiska pamiętam ten drugi set i trochę jestem rozczarowany tym wynikiem, bo czułem, że na boisku naprawdę nasza gra wygląda coraz lepiej. Nie załamaliśmy się po tym pierwszym przegranym secie. Wyszliśmy, że tak powiem, z otwartą głową w drugi set, chcieliśmy go wygrać, walczyliśmy, ale gdzieś na przestrzeni meczu widać było jednak, że Norwid jest dzisiaj lepszy. No i nawet widzę teraz ten wynik do 19, gdzie ja myślałem w drugim secie, że mamy szansę go wygrać, ale teraz patrzę na ten wynik i no, nie pozostawia to złudzeń, że ten set należał też do Norwidu. Mateusz, chciałbym cię zapytać, dwa pierwsze sety była walka, w trzeciej myślę, że zabrakło zaangażowania, trzeba sobie otwarcie powiedzieć i to samo też dostrzegłem w meczu z Projektem Warszawa. Co się dzieje w tych trzecich setach, że jakby po prostu no, jesteście tłem dla przeciwnika, bo wasza gra wyglądała inaczej w trzecim secie niż w poprzednich dwóch? Jasne, bardzo dobrze to nazwałeś. Jesteśmy tłem dla przeciwnika i trzeba to otwarcie powiedzieć. Zdecydowanie to jest kurczę plus liga, więc mentalnie musimy zdecydowanie lepiej podejść, chociaż ja osobiście uważam, że mi mentalu nie brakuje i mam, no ale gdzieś tam gaśniemy jako drużyna. Jednak to widać, myślę, że obraz naszej drużyny, mam nadzieję, że nie będzie wyglądać, że gdy przegrywamy, to zwieszamy głowy. Mam nadzieję, gdzieś tam właśnie po meczu z Projektem Artur Ataczek powiedział bardzo fajne zdanie, że w sporcie nie ma porażek, tylko po prostu jest cenna lekcja. Ja myślałem, że tą cenną lekcję odbyliśmy w meczu z Warszawą, bo naprawdę w tygodniu super wyglądaliśmy, ale gdzieś tam Norwid udowodnił, że jest lepszą drużyną i wracając do tego mentalu, no to jest chyba osobiście uważam, że jakaś tam indywidualna sprawa, kto jak podchodzi do meczu, kto jaką ma energię i kto ile daje zespołowi. Ja mam nadzieję, że po tym meczu każdy spojrzy w lustro i powie sobie, że trzeba po prostu zapierdzielać i nie możemy zwieszać głów, to jest plus liga, trzeba walczyć. Ja uważam, że Bendin zasługuje na plus ligę i to pokazał zeszły tydzień, gdzie komplet publiczności był u nas na hali, oni zasługują na to i ja i drużyna zrobimy wszystko, aby tą plus ligę utrzymać, ja się będę starać. Mateusz, jeśli się nie mylę, to jest twój debiutancki sezon w plus lidze, prawda? I prawda? Czy no mylę się? Tak, grałem już. Ale no to dobra, to wszystko. Tak, Kuba Bednaruka w Bydgoszczy. Tak, kilka spotkań zagrałem, kilka punktów zdobyłem. Nie byłem pewnie tak czołową postacią może jak w klubie z Będzina, ale gdzieś tam byłem. No właśnie, jak to jest teraz grać w pierwszej szóstce? Ciężko się o tym mówi, jak się gra. Ogólnie fajnie. Czuję, że jestem gotowy na plus ligę. Bardzo długo rozwijałem się jako siatkarz w pierwszej lidze. Zawsze wybierałem gdzieś tam klub, który dawał mi granie w tej pierwszej szóstce. Wszystko jest takie samo, tylko że piłka szybciej lata, przeciwnicy są lepsi. Medialnie wszystko lepiej tu wygląda niż na zapleczu. No i kibice, no ogólnie pięknie, wspaniale się gra dla tych kibiców. Ogólnie czy w Będzinie, czy w każdym obiekcie, bo no, widać, że plus liga jest najlepszą ligą świata. Widać, że Polacy kochają siatkówkę. I no dla mnie to jest zaszczyt. Ja chcę w tym sezonie czerpać z tego jak najwięcej, zdobywać jak najwięcej doświadczenia. I mam nadzieję, że to zaowocuje dalej w jakiejś tam mojej przygodzie cały czas z siatkówką.